Założenia były takie, by w pierwszą połowę zagrać obroną 5-1 i zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało przy grze przeciwnika, który dużo gra podań do obrotowego. I te założenia były tak, żeśmy sobie ustalili, tak graliśmy. Wynik może nie był aż tak ważny w pierwszej części spotkania, bo tak obrona funkcjonowała słabo przy tej obronie 5-1 i były duże możliwości drużyny przeciwnej do zdobywania bramek z pierwszej linii. Druga część spotkania, wróciliśmy do tej swojej starej obrony 6-0 i obrona poskutkowała. Mniej było możliwości podań do obrotowego, za to my wyprowadzaliśmy kontratakami i te kontry zafunkcjonowały i zadecydowało to o wyniku. O sile tego zespołu warunkuje ich przygotowanie fizyczne, bo to są gabarytowo mocni chłopy. I to powoduje, że gdzieś tam na te pierwsze 20-15 minut im wystarczy gdzieś tam siły. Mogą się ścierać z nami jak równy z równym, ale mamy kontratak, mamy gdzieś tam zgranie i mamy swoje założenia, które wprowadzamy w grę i to gdzieś zagwarantowało nam, że w końcówce pierwszej połowy im odeszliśmy. W drugiej połowie te pierwsze 15 minut poskutkowało i potoczyło się, jak się potoczyło. Staramy się do każdego zespołu podchodzić poważnie i traktujemy bardzo poważnie, bez względu na to, czy ma 4 punkty, czy nie ma, czy ma 0 punktów, czy jest liderem. Mecz w Ostródzie, wiadomo, był na wysokim poziomie, zresztą świadczy o tym wynik, dużo było gry z kontrataku. Trochę żeśmy się pogubili, jeśli chodzi o skuteczność w drugiej części spotkania, gdzie objęliśmy słupki, tak samo i dzisiaj też w pierwszej części tak to wyglądało. A drużyna przeciwna zdobywała bramki, ale najważniejsze jest w tym, że mimo trudnej sytuacji na boisku i na tablicy zespół podjął walkę w ostatnich minutach i wyszarpał ten remis, mimo tego, że przegrywaliśmy już 6 bramkami. Także to jest, należą brawa za grę do końca i zadecydowało też doświadczenie zespołu. Był bardzo emocjonujący. Byliśmy z liderem, to był bardzo ciężki teren, postawili nam mocne warunki, zagrali bardzo dobrego szczypiorniaka, cały mecz gdzieś tam z ich przewagą jednego, dwóch oczek, także goniliśmy ich przez większość czasu przepisowego gry i w końcówce nam odeszli na 5-6 bramek, po czym my po prostu złapaliśmy wiatr w żagle, zagraliśmy to, co potrafimy najlepiej, poskutkowały nasze rzuty z drugiej linii. Mi osobiście mecz wyszedł w Ostródzie, także bardzo się cieszyłem, byłem z siebie dumny. Rzuciłem 11 bramek i wyszło jak wyszło.